Siema, hokejowe świry i NHL-owi maniacy. Po wczoraj już wszystko wiadomo. Znamy 16 uczestników fazy playoff, która wystartuje już za 4 dni. Do wczoraj jeszcze mieliśmy duże wątpliwości co do tego, co stanie się na wschodzie i kiedy to się stanie. I z czyim udziałem? Po wczorajszej kolejce wiemy już wszystko, ale tych wydarzeń, tego wszystkiego trudno się było spodziewać. Każda końcówka sezonu to czas pożegnań. Żegnamy zespoły, które odpadają z rozgrywek i nie zobaczymy ich przez kilka dobrych miesięcy. Niektórzy hokeiści kończą karierę, kończą niestety nieudanie, no bo nie kwalifikują się do fazy play-off i teraz właśnie obwieszczają, że nie będą się starać o miejsce w kadrze jakiegokolwiek zespołu NHL na przyszły sezon. Ale my zaczniemy od pożegnania nietypowego. Nie będzie ani o zespołach, ani o zawodnikach. Pożegnamy komentatora i to postać kontrowersyjną. Ci z Was, którzy przyszli posłuchać tej audycji, zobaczyć wideo, wiedzą, że pożegnaliśmy już Pittsburgh Penguins, pożegnaliśmy szansę Detroit Red Wings, a także Philadelphia Flyers. Pewnie oczekiwali, że taki akapit będzie poświęcony tym drużynom, albo hokeistom, tak jak już wspomniałem, którzy zdecydowali się wyjawić, iż kończą z karierą. A kimś takim jest na przykład Chris Wideman. W wieku 34 lat wiesza łyżwy na kołku. Ale tutaj będzie o kimś innym. Ale na pewno o postaci, o której przynajmniej słyszeliście. Jeżeli nie kojarzycie dokładnie, to już wam prostuję. Chodzi o Jacka Edwardsa, komentatora domowych spotkań Boston Bruins. 19 sezonów pracy w NHL. Głos, który jest znany, rozpoznawalny, lubiany. Mówię tutaj o barwie głosu, bo często słowa wypowiadane przez Jacka Edwardsa były kontrowersyjne. Były nastawione stricte przeciwko drużynie przeciwnej do Boston Bruins. Niedźwiedzie w jakiejkolwiek sytuacji na lodzie się nie znajdowały. Jack Edwards widział w tym tylko ich dobre strony, nigdy złych. Za to go kibice Bruins też lubili, ale czasami ostro przesadzał. Miał kilka potężnych wpadek wizerunkowych, kilka razy przepraszał za to, że go poniosły emocje. Nigdy też się nie krył, że on jest po prostu fanem, takim zagorzałym fanatykiem Bostonu. Edwards ma 67 lat. W teorii nie jest jeszcze wiek, w którym jakoś koniecznie musiałby przechodzić na tę emeryturę, zostawiać zawód, zajęcie, które kocha, ale przez ostatnie dwa sezony miał problemy zdrowotne i to problemy właśnie z głosem, z aparatem mowy. Lekarze nie do końca wiedzieli, o co chodzi. Próbowali różnych terapii, a jednak te dolegliwości wracały i coraz gorzej, coraz rzadziej słyszeliśmy takiego Jacka Edwardsa w formie. Sam Edwards taki komunikat wystosował. Należy go szanować za to, powiedział w tym komunikacie. Nie jestem już dłużej w stanie utrzymywać standardów, które sam sobie jakiś czas temu postawiłem. Można Jacka Edwardsa lubić lub nienawidzić, lub być gdzieś po środku, ale na pewno kibice NHL, którzy właśnie tę ostatnią dekadę czy dwie dekady oglądali mecze, często natykali się więc na Bruins, którzy grali długo, grali często w fazach pucharowych, no to Edwardsa po prostu będziecie kojarzyć i pamiętać. Był charakterystyczny, a coraz mniej jest też komentatorów z taką właśnie charyzmą i własnym stylem. Ale to jeszcze nie oznacza, że już Jacka Edwardsa nie usłyszycie, bo ktoś mnie słucha i myśli sobie, o kurczę, to już po wszystkim, już nigdy nie zobaczę meczu na żywo, który komentuje Jack Edwards. No, jeszcze macie taką okazję, dlatego że to będzie dopiero po sezonie, ale tak łącznie patrząc na rundę regularną, która już za Bostonem i playoffy. A playoffy przecież przed Niedźwiedziami zagrają przynajmniej dwa mecze domowe, więc komentarz Jacka Edwardsa jeszcze będzie dla Was na żywo dostępny. A kto wie, jak daleko dojdą Bruins i jak długo Jack Edwards jeszcze będzie komentował. Lubicie hipokrytów? To chyba nikt nie lubi, jak wyrzuty, czy jakieś zarzuty, czy żądania stawiają mu osoby, które, delikatnie rzecz ujmując, same nie spełniają standardów, o jakie wołają. To o kim mowa, o jakiej sytuacji? Będziecie zaskoczeni, ale zawodnik, który nie ma na koncie rozegranego choćby jednego meczu w fazie playoff, mimo już kilku dobrych sezonów w NHL,
wyśmiewał się z całej drużyny rywali, że jadą na wakacje, że oni w tej fazie pucharowej nie zagrają. Najzabawniejszą sceną z wczorajszej kolejki był taki obrazek, którym dosyć blisko siebie w swoich boksach drużynowych są Vancouver Canucks i Calgary Flames. Oni grali ze sobą i no, lepsi okazali się ci, którzy są wyżej w tabeli, czyli Canucks. Zwycięstwo 4-1, gole w każdej z trzech tercji, no nie było tu co zbierać. Też fajna fizyczna gra, 26 hitów. Tutaj naprawdę wszystko się złożyło na kolejny komplet punktów dla Vancouver. Taka szczególna sytuacja, taki detalik, który możecie sobie sprawdzić. Tyler Myers zdobył bramkę w osłabieniu. Ta żyrafa z linii niebieskiej Vancouver, warto zobaczyć. Dopiero jego 5. gol w tym sezonie, pewnie już ostatni. Ale to nie z tego gola chciałem się pośmiać. Nie tego gola nazywam najśmieszniejszym zdarzeniem w tej kolejce, tylko rozmowę pomiędzy Filipem Chronkiem, a więc też defensorem Vancouver Canucks, i boksem pełnym zawodników Płomieni z Calgary. To Filip Chronek stoi zwrócony wprost do przeciwników, do hokeistów i mówi im: za dwa dni macie wakacje, za dwa dni jedziecie na wczasy. Szkoda mi was, chłopaki, szkoda mi was. I nie byłoby w tym nic złego. Takie przekomarzanie się sportowe, taki trosztok, takie zaczepki, jakie lubimy. Charakter, ktoś by powiedział, a ja też powiem, że cwaniactwo. Jest Filip Chronek cwaniakiem dnia. Fajnie, że to zrobił, tylko ja nie lubię hipokrytów. Nie wiem, czy wy się spotkaliście z taką sytuacją. To jest trochę tak, jak ja bym nie miał prawa jazdy, nie mam prawa jazdy na motocykl i przyszedłbym do kogoś, do ośrodka egzaminacyjnego i wyśmiewał po kolei ludzi, którzy schodzą z placu czy z egzaminu praktycznego i nie zdali. I mówił: haha, szkoda, że nie zdałeś. No trudno, no widzimy się, cześć. Szkoda mi ciebie, że nie zdałeś, ale jesteś fajtłapa. Ja bym tak mógł ludziom mówić, no tak, ale ja sam nie mam tego prawa jazdy na motor, więc gdzie tu sens i logika? A dlaczego takie porównanie? No bo Filip Chronek nie zagrał jeszcze nigdy żadnego meczu w playoffach. Ani razu nie wystąpił. No jego kariera dotychczasowa, to też trzeba brać pod uwagę, toczyła się głównie w Detroit Red Wings, a czerwone skrzydła od dawna nie zagrały w playoffach. I w tym sezonie również im się to nie udało, już bez Chronka w składzie, taka dygresja. No ale tak czy inaczej, Chronek tutaj wypada dosyć komicznie, no bo w składzie Flames jest wielu zawodników, którzy to doświadczenie playoffowe mają, są wartościowymi zawodnikami, udowadniali nawet wielokrotnie, że w fazie pucharowej są dużą wartością. A Chronek? To nie wiemy, co on pokaże. To już jest koniec. Nie ma już nic. A nie jestem najlepszym wokalistą, ale ta piosenka pasuje jak ulał do wczorajszej kolejki. Koniec dnia. Jeszcze jedna sprytna metafora, a więc zachód wschodu. W ramach rozgrywek konferencji wschodniej będą się odbywać, będą się niektóre mecze jeszcze liczyć, teoretycznie, matematycznie do układu tabel, ale już nic się wielkiego nie zmieni. Zachód wschodu. Zachodzi słońce tego sezonu zasadniczego. O jajku, zapnijcie pasy, bo to będzie zdecydowanie najdłuższy akapit, najdłuższa część tego wideo. Musimy opowiedzieć o tych całych perypetiach ostatniego miejsca playoffowego na wschodzie, które już należy do Washington Capitals. Ale to nie było takie proste. Działo się zarówno przed rozpoczęciem tych meczów, w trakcie i nawet już po zakończeniu. Niektórzy byli zmieszani i nie rozumieli, co dokładnie się stało i dlaczego jest tyle szumu, jaka jest afera z tym związana. No i tak, w perspektywie walki o tą drugą dziką kartę liczyły się jeszcze cztery zespoły. Byli Pittsburgh Penguins, byli Philadelphia Flyers, byli Washington Capitals i byli Detroit Red Wings. I w tej kolejce, którą omawiamy, grały trzy z tych ekip. Tylko Pingwiny nie grały, przypatrywały się, co się wydarzy, jaki będzie układ, czy jeszcze o coś będą w stanie zawalczyć, gdy jeszcze będą wychodzić na lód w tym sezonie. Grali Washington, Philadelphia i Detroit. Tym najważniejszym, arcyważnym spotkaniem było to pomiędzy Capitals i Flyers. Bezpośrednie starcie, bezpośredni bój. Tutaj wszystko było na szali, to znaczy tutaj był prosty warunek dla stołecznych. Jeżeli wygracie, to awansujecie do playoffów. To zamykało ścieżkę, zwycięstwo Washington Capitals dla wszystkich pozostałych. Nie tylko dla Filadelfii, która została pokonana, ale i dla Detroit i dla
Pittsburgh Penguins. I żeby w pełni zrozumieć to, co się dzieje teraz w dyskusjach, komentarzach ekspertów i tym, jak spojrzeć na te wyniki. Bo rezultaty wydają się, jak wstajesz rano i patrzysz na nie, proste. Nie ma tu żadnej ukrytej tajemnicy, a jednak ona jest. To znaczy, patrzysz sobie na mecze, nie oglądałeś ich w nocy na żywo, czyli nie byłeś jakby w toku tym minuta po minucie tych wydarzeniach i widzisz, Washington Capitals wygrali 2-1, więc uzyskali awans do playoffów, a Detroit Red Wings wygrali 5-4 po rzutach karnych nad Montreal Canadiens, no ale to już im nic nie dało. Sprawa nie jest taka prosta. Musicie zrozumieć perspektywę Filadelfii. Filadelfia potrzebowała tutaj zwycięstwa. Niezależnie od patrzenia na inne mecze, niezależnie od wszystkiego, im nawet remis nie dawał w czasie 60 minut nic, bo wtedy punkt zyskiwali Washington Capitals i już matematyka mówiła, że Flyers odpadają. Także gra toczyła się przy remisie 1-1 w samej końcówce i John Tortorella, trener lotników, zdecydował się przy tym właśnie remisie ściągnąć bramkarza, zawalczyć o pełną pulę, o zwycięstwo. I stracili gola, Filadelfia straciła bramkę i w ten sposób mecz przegrała. Ale, żeby tutaj dodać jeszcze jeden kontekst, to już wszystko działo się po tym, gdy Detroit Red Wings doprowadzili do dogrywki. Grali tam, toczyli twardy bój z Montrealem, też jeszcze myśląc o tym, że mają jakąś szansę na ten playoff spot, na to miejsce playoffowe, i robili wszystko w tym kierunku. No a tutaj Philadelphia przy 1-1 ściągnęła bramkarza. Washington strzelił na pustą bramkę na zwycięstwo. Niespotykana sytuacja. To, co robią Detroit, przestało mieć znaczenie. Kibice Detroit teraz są trochę źli na Filadelfię, ale ja tego totalnie nie rozumiem. Natomiast no, coś takiego zaistniało, że trochę decyzja Tortorelli była przeciwko temu, co robili Red Wings. A jak powiedział sam Torts na konferencji prasowej, on w ogóle nie zważał na to, nie miał świadomości też, co tam się dzieje w innym meczu, bo tak naprawdę Filadelfia musiała patrzeć tylko na siebie, na ten swój cel, tak jak mówiłem, ona musiała wygrać tutaj w czasie podstawowym, 60 minutach. No i żeby wam jeszcze zamieszać i dodać tutaj jeszcze więcej do tego garnka, no to powiem wam, że może by ten mecz się potoczył inaczej, może by to właśnie Filadelfia albo Detroit wyszli dalej do playoffów. Była taka predyspozycja, ponieważ to Flyers mogli otworzyć bramkowo wynik. Już w 9 minucie Joel Farabee strzelał, odbił się krążek od Lindgrena, no i leciał w stronę bramki i przekroczył linię. Ale sędziowie uznali, że gola nie będzie, ponieważ wcześniej rozległ się ich gwizdek. To znaczy miał arbiter prawo do tego, by nie widząc krążka przez jakiś określony czas do użycia gwizdka i odgwizdał to, żeby grę zastopować, i podtrzymano tę decyzję. Jak się potem okazało, mecz się na stronę Capitals przekręcił, to znaczy jeszcze w pierwszej tercji Aleksander Owieczkin na 1-0. Później, jak już mówiliśmy, był długo remis, w drugiej odsłonie Flyers wyrównali, a w końcówce zaryzykowali i z pustą bramką stracili gola, ostatecznie przegrali. Wielka stypa głównie w Detroit, bo oni grali sporo meczów ostatnio i te boje z Montrealem wczorajszej nocy, przedwczoraj, bardzo zacięte, ale robili wszystko w jakichś takich nadzwyczajnych okolicznościach, doprowadzili drugi dzień z rzędu do dogrywki, działo się naprawdę sporo tam, sekundy, bohaterowie, Lucas Raymond, Dylan Larkin, Patrick Kane, wszyscy robili wszystko, żeby to wyszło i nie wyszło ostatecznie, ale do kogo tu mieć pretensje? Bo moim zdaniem nie do przedostatniej kolejki i Filadelfii, że ściągnęła bramkarza czy tam przegrała, tylko do siebie i do tych okresów w tym sezonie, gdy nie zdobywali punktów, gdy mieli kryzysy, tylko do siebie. Nieco mniej zawiedziona ta fanbaza Pittsburgh Penguins, oni siedzieli w fotelu i patrzyli, co inni zagrają, czy jeszcze będzie okazja zagrać o cokolwiek, i tutaj myślę, że rozczarowanie jest duże, ale w efekcie tych wydarzeń z ostatniej nocy no to mniejsze niż w Detroit czy w Filadelfii. Co do lotników, no to ich upadek, spadek tak mniej więcej od połowy sezonu, to nie był spektakularny lot w dół i trzaśnięcie głową o podłoże. No nie, to się działo długo, to się działo
tak regularnie, ale też przeplatane było pewnymi nadal sukcesami, udanymi meczami, nawet seriami, więc mimo, że całokształt wskazywał na negatyw, to jeszcze się ktoś tam łudził, że doczłapią do playoffów. No nie udało się, doczłapali New York Islanders, Philadelphia Flyers nie doczłapała i niektórzy się zaczynają śmiać, bo przez większość roku, tego sezonu, roku, w którym gramy w hokej w NHL, byli w czołowej trójce dywizji Metropolitan, bardzo trudnej części ligi. Przez zdecydowaną większość dni tam Flyers się znajdowali, no a w swoim ostatnim meczu sezonu stracili szansę na awans playoff. Boli, ale patrząc też na oczekiwania, jakie były, a były bardzo niskie co do tej drużyny, to chyba nie można mieć wielkich pretensji i no nie nazwę Filadelfii jakimiś klaunami czy jakimiś błaznami. No nie, nie udało się po prostu. A udało się takim ekipom jak Waszyngton z bilansem bramkowym ostatecznie minus 37, ale były takie momenty w tym sezonie, gdzie ten bilans bramkowy Capitals sięgał powyżej minus 40 i to jest jeden z najgorszych wskaźników w tej statystyce od wielu, wielu lat. Od 30 ponad lat nikt nie wszedł do playoffów z tak złym bilansem bramkowym jak minus 37. No musielibyśmy sięgać 1991 roku i wyników, które osiągnęli wtedy Hartford Whalers minus 38 i Vancouver Canucks minus 72. Ale popatrzmy też na tych wyspiarzy. No może ktoś stwierdzić, że się uczepiłem i jakoś nie jestem ich fanem, ale te ich statystyki to też nie są oszałamiające, a oni nie na ostatnią chwilę się w playoffach złapali, tylko tak jak mówiłem, ostatnie 2-3 tygodnie byli takim czarnym koniem w wyścigu kilku drużyn i potwierdzili, że należą do najlepszej ósemki wschodu, ale jak to rozłożymy na części pierwsze. 28 zwycięstw w czasie regulaminowym. Tylko 16 aż przegranych po dogrywce lub karnych. Przegranych, które dały im te małe punkciki, które ostatecznie im się przysłużyły mocno. Ale to dalej są przecież porażki. 23 razy Nowojorczycy stracili prowadzenie w trzeciej tercji. To jest koszmar. Najgorsze penalty kill w lidze. Islanders nie potrafią bronić osłabień. Najgorzej to robią w lidze. 105 goli pozwolili sobie wbić w drugich tercjach. To też jest dużo. Minus 17 bilans bramkowy. Washington Capitals wiadomo więcej, ale tutaj też nie jest idealnie. I dwa w tym sezonie takie okresy, gdy mieli serię porażek długą na 6 meczów. I taki zespół wchodzi z dzikiej karty, co prawda, ale nadal jest członkiem playoffów na wschodzie. Mamy więc takich Islanders i takich Capitals. Trudno mi poważnie patrzeć na te drużyny, na ich szanse w fazie pucharowej. Niejedno się już działo w historii playoffów NHL, ale jednak no jak tutaj jedna z tych drużyn będzie miała szansę grać w drugiej rundzie, to ja już powiem, że jest to duża niespodzianka, bo jakoś tego po sezonie zasadniczym nie widzę. No i już finalizując nasz dzisiejszy raport, powiemy sobie o sprawach drobniejszych, a więc jedno z najbardziej charakterystycznych nazwisk z NHL właśnie wczoraj, debiut zawodnika, którego nazwisko powinniście zapamiętać i będzie o to łatwo. Będzie też o rekordzie frekwencji, bo liga się pochwaliła, że jest popularna jak nigdy wcześniej. A na koniec o śpiewach. Tak, o śpiewach. I nie będzie o tym, jak śpiewałem poprzednich kilka minut temu. Uff, mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe i że po tej dłuższej części wideo, po tym akapicie, w którym opowiadać trzeba było o perspektywie czterech zespołów, grup kibicowskich, o wydarzeniach z jednego bardzo ważnego meczu, ale też w oddali o losach drugiego meczu. Dobra, zostawiam to, bo znowu się w to wkręcę i zacznę gadać. A teraz mamy pigułkę dnia. Krótkie wątki, na przykład o bardzo śmiesznym, bardzo wdzięcznym, bo łatwym do zapamiętania imieniu i nazwisku. Debiutanta z Columbus Blue Jackets. Dostał szansę wczoraj pierwszego występu Luca Del Bel Blues w lidze NHL i od razu wpisał się na listę strzelców. W ogóle to był udany mecz dla Kurtek z Ohio, zwycięstwo 6-3 nad Carolina Hurricanes i Luca Del Bel Blues otworzył wynik strzelecki. To była jego
Pierwsza zmiana w NHL, pierwszy strzał, jaki oddał, no i ma na koncie trafienie. Także warto zapamiętać tego chłopaka. Nie wiem, czy zrobi jakąś wielką karierę, ale na pewno wyróżnia się ten długi, długi napis na bluzie na jego plecach. Ledwo się mieści. Numer 65, Luca Del Bel Belus. Rekordem frekwencji pochwaliła się NHL w swoim oficjalnym oświadczeniu. Na 18 spotkań przed zakończeniem sezonu zasadniczego podano, że nigdy więcej ludzi nie przychodziło na halę w tej 106-letniej historii ligi, aniżeli w tym sezonie. Już wybiło tam łącznie 22,5 miliona osób. Odwiedziło wszystkie hale, w których organizowano spotkania rundy regularnej NHL. To nam daje zapełnienie hal w trakcie całego sezonu 97% w 36 obiektach, bo wliczamy w to 32 domowe obiekty, czyli każdej z drużyn NHL domowy obiekt, domowe lodowisko w to wchodzi, ale także dołączamy te hale, które znajdowały się w Europie, w których rozgrywany był sezon zasadniczy także, gdy przyjechały tutaj drużyny i niektórzy z Was byli na meczach. Mówimy tu o meczu w Sztokholmie czy w Helsinkach, ale mówimy też o tej serii stadionowej, czyli o tych wielkich obiektach, o obiektach, stadionach, które są przeznaczone do wszelakich sportów, ale raczej do hokeja rzadko, tylko do futbolu amerykańskiego, piłki nożnej, baseballu i tak dalej. Na nich też były mecze sezonu zasadniczego i tam też te duże widownie 80-tysięczne wliczono w tą rekordową liczbę 22,5 miliona. I ktoś może powiedzieć, że to naciągane właśnie oszustwo, bo dawniej takich rzeczy się nie organizowało. Ale z drugiej strony mamy przecież też cały sezon Arizona Coyotes w tym Mullet Arena, malutkiej hali, tym kurniczku. I to w każdej kolejce, w której Coyoty grały u siebie, zaniżało i jakby uniemożliwiało jeszcze bardziej podbicie tego rekordu. Jeżeli potwierdzimy to jutro, już jest data, jeżeli jutro 18 kwietnia się potwierdzi, że Coyoty przenoszą się do Utah, do tamtejszej hali 18-tysięcznika, no to też sami sobie pomyślcie i policzcie, bo łatwo to zrobić, że ten rekord uzyskany w tym sezonie będzie dużo łatwiej pobić, bo no nie będzie na każdym meczu tam 4000 widzów, tylko będzie 3 razy więcej, tak sądzę. A na koniec będzie o śpiewach, bo Florida Panthers wygrała z Toronto Maple Leaf, co w połączeniu z porażką Boston Bruins dało im pierwsze miejsce w Atlantic Division i tak to już zostanie. I Panthersy są z tego wyniku zadowolone. Ich kibice śpiewali na koniec meczu w kierunku klonowych liści We Want Florida. They are chanting, we want Florida, because that's what Toronto was saying, or that's what Boston was saying last year. Right. Remember that? So that's a mock chant. Chcemy Florydę. Tak, w odpowiedzi na to, co działo się jeszcze w poprzednich playoffach, gdy Toronto do drugiej rundy szło i już myślało, że ta ścieżka niemalże do mistrzostwa jest im dana i wydreptana i że Panthers nie postawią im żadnych trudniejszych warunków, a jak było, to pamiętamy. To właśnie było na odwrót, że to Floryda się przeszła przez tą drugą rundę, dosyć komfortowo wygrała i doszła aż do wielkiego finału. Więc tutaj fani nie odpuszczają Toronto, co mnie wcale nie dziwi. A z tego meczu, oprócz zwycięstwa Panthers i tego ważnego aspektu dla końcowej tabeli, no to nie mamy trafienia Austona Matthewsa. Przedostatni mecz w sezonie Toronto, został jeszcze tylko jeden występ i Matthews z 69 bramkami na koncie. No, jeżeli nam nie będzie dane zobaczyć tego 70. trafienia, to będzie mi nawet smutno. Każdemu powinno być smutno. Mam nadzieję, że dzisiejsze wideo przypadło Wam do gustu. Jeżeli tak jest, dajcie lajka, napiszcie komentarz, najlepiej taki składający się z minimum 5 słów, bo YouTube lubi to, algorytm YouTube'a lubi takie komentarze i dzięki temu film zyskuje na popularności. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, no to napraw to i zostań z nami na dłużej, będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych filmach, a jak widać, tych filmów powinno być coraz więcej. Wchodzimy w fazę playoff.
Już niedługo, już za 4 dni będziemy się cieszyć tym hokejem, w którym już nie ma żadnej kalkulacji. Tak więc zapraszam Was na portal nhl.pl i na nasz kanał YouTube'owy. Trzymajcie się, hokejowe świry, zbierajcie siłę, NHL-owi maniacy.